Słuchajcie, w końcu nadszedł ten dzień. Dzień zemsty. Musimy pomścić agenta Sosnę, zabijając smoka Endu. Ale zrobimy tam coś jeszcze. Jeżeli jesteś ciekawy co, to zostaw apeczkę w górę i oglądaj dzisiejszy odcinek. Dokładnie tak, nie przesłyszeliście się, dzisiaj pójdziemy do Endu na wielką zemstę za agenta Sosnę, który został zabity w sposób taki troszkę nie fair przez smoka, ponieważ smok oszukiwał, słuchajcie, musimy się uzbroić, bo będziemy szli jeszcze do miasta Endu, gdzie coś fajnego wykombinuję i mam pewien plan na jajo smoka i coś z nim, słuchajcie, zrobimy. Także idziemy się uzbroić. Tego to chyba wcześniej nie było. To mi nasrał milionem guzików w domu! No bez jaj! Jaki dom mam obsrany w guzikach! Jaka masakra w ogóle! Ale wygląda to jak takie bardzo fajne kamienie i zastanawiam się, czy tego nie zostawić. Ej, halo! Ej, nawet powiem wam, że taki design mi się podoba. Ewentualnie troszkę ten sufit można byłoby przyrobić, ale... W sumie... Ej, powiem, że w sumie to nie wygląda źle. Może dzisiaj, słuchajcie, poza tym, że zabijemy smoka, a oczywiście mówię tutaj o live'ie, który będzie o godzinie 19, dlatego zapraszam was wszystkich dzisiaj wieczorem, bo będzie fajnie, słuchajcie, będzie fajnie, będziemy zwiedzać miasto Endu, zrobimy sobie dłuższego live'a. W zasadzie wszystkie rzeczy mam, bo już wcześniej sobie to wszystko ładowałem, więc chyba jesteśmy gotowi, żeby iść. Jeszcze tylko do zbrojowni podkładam niektóre rzeczy. W ogóle, słuchajcie, mam miecz z mendingiem, z powerem na poziomie 4, a dostałem to wcześniej dzięki mojej wędce, która jest naprawdę kozacką wędką. Także, słuchajcie, trzeba będzie jeszcze troszkę ten łuk naprawić, expiąc oczywiście. A nie, nie expiąc, ej halo, mam 4 level, chyba mogę sobie połączyć dwa łuki, nie? I to mi wtedy naprawi ten łuk na maksa. Czy mi się tak tylko wydaje, słuchajcie? Tak, jest pięknie. Okej, czyli mamy idealny łuk. W zasadzie wszystkamy idealnie. Jakieś żarełko jeszcze musimy tylko wziąć. I słuchajcie, możemy lecieć na zemstę. No i tak jak mówiłem, słuchajcie, dzisiaj na live'ie nie dość, że będziemy zwiedzać miasto Endu w poszukiwaniu elytryny i naprawdę kozackich rzeczy, bo takie rzeczy, takie jakby ekwipunki, które możemy znaleźć w Endzie, w tych dużych zamkach, to jest po prostu magia. Tylko najpierw będziemy musieli oczywiście sobie zenchantować jakoś bardzo, i to bardzo kozacko, nasze rzeczy, co by nas tam wszyscy nie pozabijali. Także... Aha, ja tutaj nie przepłynę, bo... Ej, halo, jak ja teraz... Ej, wpadłem sam w swoją pułapkę przez tę autostradę, bo nie da się przepłynąć przez to. O, troszkę Lipton, słuchajcie. No ale nic, nieważne, bo... Generalnie, ja już wcześniej wam mówiłem, że smoka Endu nie chcę zabijać. Znalazłem jakieś, nie wiem, z 2 tygodnie temu, może nawet 3 End. Ale jakby pytałem mieszkańców Ferajny, czy to jest w porządku, że sobie go sam zabiję. Stwierdzili, że nie, no i dobra, to stwierdzimy, to nie będę zabijał, to spoko. Niech będzie, ja go zostawię. Ale wiecie, no jakby... Minęły 3 tygodnie, nie? I w sumie dalej nikt jakby nie chce tam iść, a informowałem, że coś takiego jest. No to co? No to idę sam, słuchajcie, tym bardziej, że agent Sosna jeszcze nie żyje, więc no... Trudno, trzeba było iść jak było, teraz już nie będzie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że jak wrócimy z miasta Endu do domu, będziemy go przerabiać, słuchajcie. I chcę przebić całą swoją wioskę, bo teraz wiecie, że w pewnym momencie wszystko tam stanęło. Wszystko jest jakby w tym koblu, w tej ziemi, w tym wszystkim. Trzeba to wszystko poprzerabiać, żeby to wyglądało oczywiście jakoś lepiej. I dach też nie może być z ziemi. Trzeba będzie wykombinować dosyć sporo materiałów i dosyć sporo fajnych pomysłów na to, żeby jakoś fajnie to wszystko się prezentowało. I chyba fajnie dzisiaj będzie odcinkiem, słowem odcinka, jakby słowem dnia, bo cały czas mówię fajny. Fajnie, nie? Żeby wam nie skłamać, przed chwilą sprawdziłem, kiedy robiłem sobie zdjęcie kordów, żeby nie zgubić oczywiście tego Endu, i było to 2 lipca, słuchajcie, bo faktycznie End znaleźliśmy w urodzinki, więc no kurde, słuchajcie, minęło 18 dni i nikt się tym nie zainteresował, więc wydaje mi się, że nikt już nie będzie chciał się tym zainteresować. A jeżeli chodzi o kordy, słuchajcie, praktycznie jesteśmy już na miejscu, zostało mi jakieś 200 metrów, więc nie będę bez sensu robił cięcia, no bo za momencik powinniśmy być, ewentualnie delikatnie w tamtą stronę sobie skręcimy, co bym się nie zgubił i znalazł mój taki dziwny właz, bo jak wiecie, wcześniej tutaj ładowałem oczywiście agenta Sosnia, który miał zabić smoka, nie wyszło. Jeżeli nie oglądaliście tamtego odcinka, gdzie agent Sosna zginął walcząc i został oszukany przez smoka, to koniecznie sobie obejrzyjcie, bo naprawdę dosyć ciekawa historia, jak smok to zrobił. I teraz, będzie troszkę ułatwiona też sprawa, bo jak wiecie, o, i mamy nawet portal już. Także spoko. Jak wiecie, wcześniej przecież przygotowałem wszystko, żeby dosyć łatwo poszło to zabijanie smoka. W zasadzie wystarczy tam pójść, smok już nie ma możliwości leczenia się.
tak naprawdę wystarczy tam pójść i go zestrzelić. Także no, troszkę easy. O, to jest 6 łódek już. O panie. Ej, mam nadzieję, że nikt tutaj jeszcze nie był, nie? Jakby, że jestem jedyny. Okej. Oby tak było, słuchajcie, że nikt nie zabił mi smoka, bo troszkę się zdenerwuję, jeżeli ja znalazłem smoka, a ktoś se go zabił. To byłoby trochę słabe. Okej, smok dalej żyje, słuchajcie. Tutaj był agent Sosna oczywiście przetrzymywany. Znaczy, na akcji oczywiście był, nie był przetrzymywany. No i dobra. Wszystkie wieże, jak widzicie, są już zniszczone. Smok nie ma możliwości leczenia się. Tylko pytanie, gdzie on jest? Czy on przede mną nie uciekł? Podejrzewam, że może się troszkę bać, nie? Okej, jest smok. Dobra, teraz tak, czy jak będę strzelał, to czy będzie... Oj, ja go nie widzę. O, czekajcie, bo nie wziąłem ze sobą wody, bo generalnie to działa podobno jak lawa i wystarczy... Ej, nie trafiłem go. Podobno... Co jest? Czemu nie mogę go trafić? Podobno to działa troszkę jak lawa i wystarczy wylać na to wodę i przestaje atakować, a naprawdę to bije dosyć mocno. Okej, jest, dobra, trafiłem go. Nie zabiera to zbyt dużo mu życia, ale no trudno. Wow! Stary, nie uderzaj mnie tak. Dobra, niech on szybko podleci do tego i będziemy bić go z miecza. Ewentualnie zobaczymy, jak to wygląda z łuku. Ale czy on będzie się leczyć? No powinien zaraz pójść, nie? Halo? Smoku? Znaczy leczyć. Nie, po co on tutaj leci? Taki wiecie, pit stop mały, nie? Jakby w formule. Okej. O, ale dostał, świetnie. Dobra, nawet sporo życia mu to zabiera, słuchajcie, powiem wam. Nie jest źle. O! Dobra. Mam nadzieję, że strzał mi starczy, słuchajcie, 38 strzał mam. O Jezus, jeszcze Edek mnie tutaj zaczął bić i nie wziąłem ze sobą żadnej dyni. O kurde, o kurde, o kurde, słuchajcie, jest Lipton, to duży. Bo jeszcze Endermany zaczynają mnie atakować. Gdzie ten smok? Okej, dostanie? Dostał, pięknie. Co dziwna walka, czemu on się w ogóle nie chce leczyć, słuchajcie? Nie rozumiem troszkę tego. Jest, trafiłem znowu. Wow, ale wszędzie tutaj nasrał tym czymś dziwnym, nie wiem co to jest w ogóle, nie wiem jak to się nazywa, ale jest grubo, słuchajcie. Okej, nie, no to się za nisko. Oj, tutaj będzie gruba walka, słuchajcie, to będzie gruba walka, tym bardziej, że zaraz mi się skończą strzały. Aj, dobra, czy on będzie leciał się jakoś, nie wiem, podleczyć, czy tutaj po prostu stanąć? Halo, smoku, czy możesz się ogarnąć, bo jest jaja chyba robisz w tym momencie. Jest niepoważny jakiś, no bez jaj, dawaj tutaj, na dół. No nie strzelaj do mnie, stary, no ile można strzelać? Tutaj, leczyć się, do tego miejsca, zapraszam. Co za gałgan z tego smoka? Ja nie mogę. Okej, znowu dostał. Nie jest źle, dostanie znowu, jest, dostał znowu. O kurczę, nawet szybko, słuchajcie, idzie, bo kwestia trafienia tak naprawdę, ale... Całe szczęście, łuk, który mam... Z tymi enchantami jest w stanie szybko go zabić. Dobra, może się tak podlecz. Okej, chyba tam leci, słuchajcie. Tak, leci, ale nie jestem w stanie nic zrobić. O Jezus, gdy on w tym jest, nie mogę go bić z łuku. Naokoło, wszędzie, jaki dziad. Jaki dziad. Słuchajcie, wszędzie naokoło sobie zrobił ten. O Jezus, szybko, leczmy się. Wszędzie naokoło zrobił sobie lawę i nie byłem w stanie go zaatakować. No to jak tak można? Jest nie poważny? Dobra, niech odleci, ja go trafię z łuku. Okej, świetnie. Dobra, o, został znowu. Oj, 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 oj. No bez jaj. No i świetnie, słuchajcie, zabił mnie. Czemu on tak podrzuca do góry? W ogóle nie ogarniam tego, jakim cudem on jest w stanie tak mnie wyrzucać w powietrze. No to jest jakaś jawna przesada po prostu. Ja nie mogę. Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu, jak już tam będę z powrotem u smoka. Słuchajcie, naprawdę nie spodziewałem się, że będzie to aż tak trudne. Naprawdę to jest masakra i przeginka troszkę. Bo wcześniej mimo wszystko troszkę łatwiej mi to szło, gdy zniszczyłem całe te wieże. I powiem wam tak jeszcze bardziej szczerze, że trochę żałuję, że nie wziąłem ze sobą wiadra z wodą. To chociaż nie wyrzucę w powietrze, to miałbym szansę jakoś się, wiecie, uratować, a tak jest dupka troszkę. I nie wiem, jak to zrobimy. Realnie jak będzie znowu podrzucać do góry, to miał problem. Gdzie ten smok jest teraz? Dobra, leci tam. Chodź do mnie, no chodź, dawaj. Wow! No to co jest? Czemu? No, halo! Czemu? Głupi Enderman! Czemu żeś strzały mi tutaj zablokował? Gamoniu jeden. Gdzie ten smok? Okej, leczy się, słuchajcie. Idziemy, szybko idziemy. Wow! No jaki gałgan! No co on w ogóle odwala? Jak mam uderzyć smoka w tym miejscu? Czy się go nie da uderzyć? Da się, dobra. Okej. Da się, słuchajcie, da się, tylko on jakoś od tej strony jest w stanie mnie uderzyć, a tak już nie. Dobra. Jakoś musimy sobie, posłuchajcie, poradzić.
Nie jest źle. Jakoś idzie. No, a, dobra. Atakuje znowu, atakuje. Nie wyrzucaj mnie, nie wyrzucaj mnie, nie wyrzucaj mnie. Świetnie. Dobra. Walczymy, walczymy. Życie niech mi się regeneruje. Dobra, odleciał. Spoko, teraz musimy, słuchajcie, uciekać znowu, żeby mnie nie wyrzucił w powietrze, bo ma taki power w tym swoim pysku, że to jest masakra. Wow, ale go trafiłem. Dobra, znowu się leczy. Uciekamy z boku i tłuczemy, słuchajcie. Leci nawet spoko, pół życia mu zostało. Może damy radę. Słuchajcie, może damy radę go zabić. Okej. Nie wyrzucaj, nie wyrzucaj. Okej. Świetnie. Dobra, odleciał? Poleciał. Spoko. Zostało mu niedużo życia. Kwestia trafienia go. Dobrze, jest, dostał. Świetnie. Okej, chodź tutaj, chodź tutaj. Uwaga. Aj. Za dużo mi nie zostało, słuchajcie, tych strzał. No dobra, no to tu jest mały problem już. 24 strzały. Wow. Okej, on idzie się znowu leczyć. Spoko, wykorzystajmy to, słuchajcie, wykorzystajmy to. Może uda się go już zabić, byłoby pięknie. Jest! Pokonaliśmy, słuchajcie, Spoka Endu. I nie było tak źle, bo umarłem tylko raz. Ale jakby zliczyć w zasadzie wszystkie razy, to zginąłem, nie wiem. Wydaje mi się, że nawet 6-7 razy, nie? Masakra, słuchajcie, totalna masakra. Okej, pięknie. Trochę levela się nazbierać, 90 chyba leveli, nie? W sumie to jest, tak? Czy nie? 64 na razie? Ej, to nie dostałem zbyt dużo leveli. Halo? To nie są wszystkie moje levele? Przepraszam bardzo. No, troszkę jakby mi zbrakło tego. Słuchajcie, teraz musimy wykorzystać jakoś buga z tym jajkiem. Nie wiem, jak to się generalnie ściąga. Wydaje mi się, że zrobimy to sobie w momencie, gdy będziemy już... Czekajcie, jeszcze zrobię parę rzeczy, bo tak jak mówiłem wcześniej, chcę coś jeszcze sprawdzić. Wykorzystamy na pewno to jajko do czego. Zobaczymy, czy się da. Jakoś, nie wiem, wskrzesić smoka czy coś. Pisaliście, że podobno się da, więc no, trzeba to sprawdzić. Jakby się dało wskrzesić smoka, byłoby super, naprawdę. Teraz potrzebuję oczy, żeby jeszcze otworzyć ten portal do miasta Endu. Zobaczmy, jak tam wygląda. Jak to się tam wytworzyło. Okej, teraz też, żeby nie zginąć, bo będą mi levele spadały. O, okej. Super. Ha! Spadaj, spadaj! Dobra, świetnie. Mamy trzy, no trzy teoretycznie powinny starczyć. Jeszcze trzeba będzie oczywiście tę ekspiarkę to jakoś załatwić. Ale to wszystko, słuchajcie, będziemy już na live'ach sobie ogarniać. Dobra, cztery. I teraz tak, żeby zabrać to oko, z czego się orientuję, to trzeba... Czekajcie, zróbmy coś takiego. Zmienię taką platformę. Bo to jajko, żeby zabrać, z czego się orientuję, to trzeba piston, nie? Czy jakoś tak? Ja sobie to potem sprawdzę. I na live'ie to jajko zabierzemy, spróbujemy to jakoś wykorzystać wtedy na odcinku, żeby smoka ewentualnie wskrzesić, jeżeli się da. I dobra, zróbmy sobie schody. Świetnie. Mamy jajo. Sobie je oczywiście tutaj otoczymy, żeby nikt mi go nie zabrał. Dzisiaj wieczorem trzeba będzie je przetransportować jakoś do domu. Okej. Zróbmy tak. Świetnie. Okej. No i dobra, słuchajcie, jeszcze tego troszkę mamy, to sobie zamkniemy to oko. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od dołu nigdzie nie spadnie, tędy możemy wrócić do domu, ale teraz tak, teraz musimy znaleźć jeszcze portal, żeby przenieść się do tego całego miasta Endu. Słuchajcie, dobra, tam jest. Zrobimy sobie przejście i wydaje mi się, że te oczy, które mam, zwykłe enderperły, powinny mi dać możliwość przeniesienia się, byłoby naprawdę spoko. I dobra, teraz tak, jakieś... Oj, to jest dosyć wysoko. Jakie schody by trzeba było zrobić? Wejdziemy sobie delikatnie, zrobimy u góry jakąś platformę, żeby oczywiście z tego nie spaść. Jak takie głupki, bo byłoby przykro. Generalnie, troszkę levela bym chyba stracił. Okej, okay. To jest kawał drogi, nie? Jakby spodziewałem się, że będzie to troszkę bliżej, albo ewentualnie chociaż nad tym całym endem, a nie po prostu przepaścią. Dobra, nie jest źle. Okej. Okay. Jeszcze kawałeczek. Okej, okay, teoretycznie doszliśmy. Zróbmy sobie taką platformę jeszcze tutaj gdzieś naokoło, żeby bezpieczniej było. I może nie tylko dla mnie, ale też dla innych, jak będą chcieli tutaj już wejść. Okej, okay. Żeby zrobić tak, 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 tak. Jest platforma jakaś zrobiona. Okej, okay, powiedzmy, niech będzie. Teoretycznie powinniśmy przeżyć. Okej, okay. No i spoko, słuchajcie. Wchodzimy? Wchodzimy, zobaczmy, słuchajcie, co tam jest i dzisiaj na live się tam wybierzemy. Oj, przeniosło mnie czy nie? O, przeniosło. Wow, 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 wow. Okej, okay, ale tutaj nigdzie nie widzę żadnego
miasta na razie. No dobra, to ja mam ten portal, żeby wrócić do domu. Wszystko spoko, wszystko działa. Na razie tutaj nie widzę żadnego miasta, ale tak jak już mówiłem wcześniej, to miasto, słuchajcie, zbadamy sobie dopiero na live i będziemy szukać oczywiście elytry i tych wszystkich kozackich rzeczy, bo to, co można tutaj znaleźć, to jest jakaś magia, słuchajcie. No dobra, w takim razie jeszcze tutaj zrobimy schody, żeby dojść do góry, że można było się stąd wydostać. Okej. Wrzućmy. Jesteśmy tutaj i po prostu teraz zakończmy, słuchajcie, wszystko, wracając do domu tamtym oto portalem, żeby wszystko już tak całkowicie zamknąć. No, słuchajcie, niestety, miałem nadzieję, że ktoś jeszcze ze mną będzie szedł, no ale psz, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, słuchajcie, 3 tygodnie w zegarku licząc, no może nie aż dokładnie 3, ale minęło naprawdę tyle czasu dałem, żeby poszli ze mną, nikt nie chciał, trudno, słuchajcie, no, trudno się mówi. Było brać, jak było miejsce, w sensie, no. Jakby też była straszna presja od was na live'ach, żebym w końcu tutaj przyszedł. Wracamy do świata, słuchajcie. Mamy 66 level, możemy teraz sobie zenchantować wszystko w zasadzie. Na bardzo... Wow, co to jest? Miałem wrażenie, że królika kopnąłem, nieważne. Teraz mamy, słuchajcie, możliwość naprawdę mocnego zenchantowania sobie rzeczy. Na przykład, znaczy teraz botów nie mogę i tak dalej, ale zenchantujemy sobie wszystko, żeby ładnie to wyglądało. No i co, słuchajcie, mam nadzieję, że zostawiliście łapeczkę w górę, że subskrybujecie kanał z dzwoneczkiem i że wszyscy zobaczymy się już w kolejnym materiale, a w zasadzie dzisiaj na live. Także siemanko, cześć, pa, pa.